Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie, rozwoju osobistym oraz zrównoważonym stylu życia. W jednym z moich filmików, w filmie o minimalistycznej szafie, opowiadam Wam o tym, że częściej wybieram etyczne marki, mimo że są one droższe na pewno niż ubrania, które możemy kupić w popularnych sklepach, w galeriach handlowych. I wiem, że ten temat związany z pieniędzmi jest bardzo gorący, wzbudza dużo emocji. Ja, kiedy opowiadam o etycznej modzie, kiedy rozmawiam ze znajomymi, bliższymi, dalszymi, to często spotykam się z takim zarzutem, że to jest chore, żeby kupować tak drogie ubrania, żeby płacić, nie wiem, 50 zł za majtki, żeby płacić 200 zł za bluzkę, że jest to przesada i często ludzie nie wierzą, dlaczego, skąd się bierze taka cena, dlaczego dana rzecz jest tak droga. Ja natomiast uważam, że nie należy dziwić się, że ubranie jest tak drogie, tylko należy się dziwić, kiedy ubranie jest podejrzanie tanie, kiedy bluzka kosztuje, nie wiem, 9,90, 19 zł. Myślę, że to powinno wzbudzać w nas taki opór, takie pytanie, jak to jest możliwe. Zanim jednak przejdę już do tego głównego tematu, czyli drogich ubrań, chciałam troszeczkę powiedzieć o mojej sytuacji osobistej, która być może jest inna niż Twoja sytuacja. Moja sytuacja wygląda tak, że całkiem dobrze zarabiam. Nie mam też żadnych osób na utrzymaniu. Z drugiej strony mieszkam też sama. Sama spłacam kredyt mieszkaniowy, sama spłacam rachunki. Wszystkie wydatki są na mojej głowie. Nie mam z kim tego dzielić, więc w tym zakresie jest mi troszeczkę ciężej niż na przykład osobom, które mają kilka tych dochodów. I tak jak mówiłam, wiem, że Twoja sytuacja może być zupełnie inna od mojej. Ja nie próbuję nikomu niczego narzucić. Zdaję sobie sprawę, że kupowanie w etycznych markach, kupowanie odzieży wyprodukowanej w Polsce dla niektórych osób może być po prostu przywilejem, który jest nieosiągalny. No dobrze. Muszę powiedzieć, że ja od 2 lat nie kupiłam ani jednego ubrania w tak zwanej sieciówce, w sklepach, które produkują swoją odzież gdzieś w Azji, w Chinach, w Pakistanie, w Bangladeszu, w Turcji. Z małym wyjątkiem, tym wyjątkiem jest Decathlon. Tam możecie kupić odzież sportową od czasu do czasu, raz, dwa razy w roku. Wybrałam się do Decathlonu, żeby kupić sobie jakąś taką odzież specjalistyczną na wyjazd w góry czy na taki mój zimowy rejs. Odzież sportowa jest specyficznym tematem, dlatego że z jednej strony ona szybciej się niszczy, bo używamy jej w ekstremalnych warunkach, też bardziej się pocimy. W związku z tym kupowanie jej z drugiej ręki nie jest takie proste. Natomiast też jest jeszcze relatywnie mało marek, które produkują taką polską odzież. Ja przynajmniej niewiele takich etycznych, sportowych marek znam. Jeżeli kojarzycie, to zostawcie gdzieś tam na dole w komentarzu linka, bardzo chętnie się zapoznam. Zresztą o takiej odzieży sportowej chyba zrobię osobny filmik, bo to jest temat rzeka, więc dajcie znać też w komentarzu, czy chcielibyście, jakie macie doświadczenia w tym zakresie. Ja muszę powiedzieć, że czasami zdarza mi się kupować odzież sportową z drugiej ręki, bo w momencie, kiedy nie stać nas, mnie, na taką odzież etyczną, która rzeczywiście jest droższa, wtedy w pierwszej kolejności kieruję się właśnie do takich miejsc jak Vinted, Allegro czy OLX i tam kupuję. Tam na przykład kupiłam sobie buty, w których chodziłam po górach izerskich. I tam też kupiłam ciepłą bluzę i kurtkę, które zabrałam właśnie na rejs w lutym. Więc nie jest to niemożliwe, żeby kupić odzież drugiej ręki w dobrej jakości, w dobrym stanie. Często zdarza się, że ktoś, nie wiem, kupuje sobie buty górskie, idzie raz w góry i stwierdza, że to nie jest dla niego. No i po takim jednym założeniu jak najbardziej można je kupić. Nie widzę w tym nic złego. Zwłaszcza, że jest teraz mnóstwo firm, które zajmują się odnawianiem, odświeżeniem obuwia i te buty są praktycznie jak nowe, kiedy odbierzemy je z takiego punktu.
No dobrze, ale wracając do drogich ubrań. Mam kilka takich swoich ulubionych ubrań z polskich marek. Pokażę Wam kilka, proszę nie śmiejcie się ze mnie, z moich kulawych umiejętności modelingowych. Ja mam w swojej szafie kilka takich podstawowych sztuk odzieży, które w ciągu tych ostatnich 2 lat udało mi się kupić. To nie było tak, że ja zrobiłam jedne zakupy i nagle to się pojawiło w mojej szafie. Ze względu na to, że te ubrania są droższe, kupuję je raz na jakiś czas i to, co jest na pewno dużym plusem, to jest ich jakość, bo one nie niszczą się, nie rozciągają, nie zmieniają fasonu, rozmiaru. Więc myślę, że te ubrania długo, długo pozostaną w mojej szafie. Na początek chciałabym zadać sobie takie pytanie, dlaczego właściwie ubrania powinny być drogie? Na to pytanie odpowiem innym pytaniem, mianowicie czy kupiłabyś, czy kupiłbyś stek z polędwicy wołowej za 5 zł? Albo na przykład taki kilogramowy filet z łososia za 3 zł? Ja na przykład bym nie kupiła, miałabym pewne podejrzenia, że coś jest nie tak z tym produktem. Większość z nas nie ma takiej wiedzy dokładnie, ile kosztuje wyprodukowanie, nie wiem, kilograma wołowiny. Natomiast wiem, jakie są koszty wyprodukowania na przykład tej bluzki. To jest bluzka z marki Elementy, to jest jedna z moich ulubionych polskich marek. Oni na swojej stronie umieszczają informacje, gdzie możecie przeczytać dokładnie, z jakich składowych składa się cena każdego ubrania. My często, kiedy widzimy taką cenę, na przykład nie wiem, 100 zł, 200 zł, myślimy sobie, że to całe 100 zł idzie, nie wiem, do właściciela sklepu, do właściciela marki. Natomiast nie do końca tak jest. Przede wszystkim ubranie, dobre ubranie musi być produkowane z dobrych materiałów. Tkaniny naturalne są oczywiście droższe niż takie sztuczne typu poliester. I dlatego często te poliestrowe ubrania są właśnie tanie. Ja staram się kupować raczej ubrania bawełniane, lniane, z wiskozy. Taki materiał, taka tkanina, zwłaszcza jeżeli jest ona utkana w Polsce, to jest całkiem spory koszt. Drugim takim składowym elementem ceny ubrania to jest praca i to jest na pewno bardzo duży ułamek, procent tej ceny, dlatego że no, w polskich warunkach wszyscy wiemy, że owoce naszego żywota jest ZUS. I tych podatków płacimy dużo, bardzo dużo płacimy składek. Oczywiście można zatrudnić krawcową na czarno, można zatrudnić krawcową na umowę śmieciową, natomiast te marki, do których ja sięgam, obiecują, składają taką obietnicę, że płacą godziwe pensje na uczciwych warunkach i to znaczy, że krawcowe mają opłacone urlopy, mają opłacone składki zdrowotne, mogą pójść do lekarza, mogą pójść na L4. Tak swoją drogą to mam wrażenie, że gdyby krawiectwo było takim zajęciem typowo męskim, to nie mielibyśmy takiego problemu. Kolejnym takim elementem ceny to są na pewno podatki. Przedsiębiorcy płacą niemało i one niestety ciągle rosną. Rząd, no niestety nasz, musi wynajdywać jakieś sposoby na to, żeby zrekompensować te wszystkie benefity socjalne, które tak szczodrze wypłaca. Do tego też dochodzi taka kwestia, że nas się nie edukuje w zakresie podatków. Uczy się nas wielu różnych dziwnych rzeczy w szkole, natomiast akurat o podatkach ja zaczęłam się uczyć dopiero, kiedy założyłam działalność gospodarczą. Koszty zatrudnienia w Polsce są ogromne i też należy to pamiętać. Każdy z nas chce mieć uczciwą pensję płaconą na uczciwych zasadach, nie dostawać jakichś pieniędzy pod stołem, mieć prawo do opieki zdrowotnej, mieć prawo do emerytury, więc dlaczego mielibyśmy kupować ubrania kosztem właśnie tych osób, które no, nie mają takich samych warunków.
jakie dla nas wydają się oczywiste, jakie nam wydają się czymś, co nam się po prostu należy. Chciałabym wrócić do tematu tych drogich ubrań. I ja, kiedy kupuję odzież w polskiej etycznej marce, to jest to dla mnie jakiegoś rodzaju inwestycja. I nie tylko chodzi mi tu o inwestycję, że ten t-shirt, ta bluzka, spodnie dłużej mi będą służyć, bo są po prostu lepszej jakości. Jest to taka inwestycja, która wychodzi o wiele dalej poza moją szafę. Przede wszystkim jest to dla mnie zmiana takiego podejścia, zmiana spojrzenia na to, jak my kupujemy, jak ja kupuję. Na pewno odpada tutaj kupowanie takie impulsywne, bo ciężko jest impulsywnie kupować, nie wiem, spodnie za 300 zł. To musi być już przemyślany zakup. Zresztą o zakupach impulsywnych, jak sobie z nimi, z takimi impulsami radzić, jak je okiełznać, opowiadam na moim profilu na portalu Patronite w takim specjalnym wpisie dla patronów bloga gajapisze.pl, więc jeżeli chcielibyście mieć dostęp do tych treści, to zachęcam, żeby dołączyć do grona patronów. Poza tym my często zakupy traktujemy jako jakiegoś rodzaju rozrywkę, sport i zdarza się, mi też się kiedyś zdarzało, kupić coś tylko dlatego, że jest tanie. Kiedy ja kupuję etyczną odzież, to nie kupuję jej dlatego, że ona jest droga. Nie kupuję jej ze względu na cenę, tak? Cena jest tutaj dla mnie kwestią drugorzędną. Paradoksalnie, tak? Mimo że muszę wydać więcej. Natomiast kiedy idę do sklepu takiego sieciówkowego, to jestem kuszona różnego rodzaju rabatami, promocjami. I ta cena jest tutaj takim narzędziem marketingu, narzędziem, żeby nas skłonić do zakupu. Przy etycznych markach ta cena nie gra tutaj roli, jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi. Na pewno jest to dla mnie taka inwestycja, bo jeżeli kupowałam t-shirty w sieciówkach, w popularnych sklepach, to one były słabej jakości i w efekcie musiałam częściej tą garderobę wymieniać, wyrzucać stare, już gdzieś tam porozciągane ubrania i kupować na ich miejsce nowe. I to no, nie jest zbyt ekologiczne. My wszyscy bardzo dużo wyrzucamy ubrań i jest to przerażające, dlatego że te ubrania nie rozkładają się tak szybko jak różnego rodzaju inne rzeczy. Będą na tych wysypiskach jeszcze długo, długo, zwłaszcza jeżeli to jest, nie wiem, ubranie z poliestru na przykład, czyli de facto z plastiku. Kupowanie etycznych marek jest dla mnie inwestycją w ochronę środowiska, bo ja się nie pozbędę tak szybko tych ubrań, nie wyrzucę ich na śmietnik, dlatego że zainwestowałam w nie dużo pieniędzy. I tak naprawdę też łatwiej będzie mi na przykład sprzedać, jeżeli dana rzecz przestanie mi się podobać, jeżeli z niej, nie wiem, wyrosnę, zmieni się, nie wiem, moja figura, mój styl ubierania, to łatwiej będzie mi taką rzecz sprzedać, dlatego że ona będzie po prostu w lepszym stanie. Bardzo polecam Wam też przeczytać artykuł dziennikarki modowej, która postawiła sobie taki bardzo ciekawy cel, mianowicie postanowiła, że nie będzie wydawała mniej niż $150 za jedną sztukę odzieży. I to brzmi totalnie krajzolsko, no bo kto robi coś takiego, tak? Czy nie będę wydawać mało pieniędzy. Raczej zawsze staramy się oszczędzać. Natomiast ona pisze w tym swoim artykule, że ten zakup mają troszkę boleć, tak? To ma być troszeczkę takie, no okej, mam ten płaszcz, mam te spodnie, kurtkę, ale czuję ciężar tych wydanych pieniędzy. Kiedy kupujemy coś w sieciówce, to tak naprawdę 19 zł, 20 zł, nie czujemy tego jako jakieś obciążenie dla naszego budżetu, chociaż oczywiście sumarycznie, kiedy takie zakupy robimy często w ciągu roku, to może to być duża kwota. Chodzi o to, żeby oddzielić moment kupowania od tej takiej przyjemności, żeby troszeczkę poczuć taki bodziec też negatywny, tak? Dlatego, że on pozwoli nam na ten zakup spojrzeć bardziej
chłodnym okiem, bardziej obiektywnie, właśnie bez takich emocji, bo kupowanie wiąże się oczywiście z emocjami, jest to bardzo przyjemna rzecz, my lubimy nowe rzeczy, lubimy kupować, lubimy zwiększać swój stan posiadania, dlatego że to wiąże się z szeregiem społecznych, psychologicznych czynników, ze statusem, z poczuciem bezpieczeństwa, z poczuciem własnej wartości. Często nowe ubranie gdzieś tam ma nam pomóc poczuć się, nie wiem, piękniejszym, bardziej atrakcyjnym. Więc żeby właśnie zbić ten taki zupełnie pozytywny impuls psychologiczny właśnie, to wydanie tej dużej kwoty ma być takim małym światełkiem alarmowym. I ja też jak najbardziej, kiedy kupuję właśnie w sklepie typu Elementy czy w jakimkolwiek innym polskim sklepie, który no, ma wyższe ceny niż znane popularne sieciówki, to czuję taki troszkę ból w portfelu, takie małe uszczypnięcie, natomiast to jest okej, nie unikam tego i myślę sobie, że i emocje pozytywne i negatywne są nam w życiu potrzebne, coś nam mówią. Dzięki temu nie robię tych zakupów notorycznie, bo gdybym to robiła, to bardzo szybko wpadłabym w ogromne długi. Muszę powiedzieć, że ten ból, który czuję właśnie w tym portfelu, na pewno nie jest tak duży jak świadomość, że kupując ubranie przyczyniam się do wyzyskiwania osób pracujących gdzieś w fabryce w Bangladeszu, czy w Turcji, czy w Chinach, które de facto nie mają żadnego innego wyboru. Myślę, że z dwojga złego to wolę wydać więcej na ubranie, ale mieć poczucie, że osoba, która wykonała daną rzecz, otrzymała za to godne wynagrodzenie. A tak swoją drogą, to powiem Wam, że jak robiłam research do tego filmiku, czytałam dużo informacji na temat właśnie kosztów produkcji, na temat warunków w fabrykach odzieżowych i zaczęłam czytać też informacje na stronach sieciówek i powiem Wam, że sieciówki zaczynają troszeczkę też zauważać te zmiany, to, że konsumenci chcą czegoś więcej, nie chcą tylko egoistycznie kupować dla siebie najtaniej, jak się da, ale myślą też o tym, jak ten biznes, jak cała ta machina odzieżowa wpływa na środowisko, jak wpływa na miasta, jak wpływa na ludzi, którzy pracują w tych fabrykach. I co prawda nie jest to jeszcze taka idealna sytuacja, natomiast widać już, że te firmy zaczynają dostrzegać taką potrzebę, żeby ten ich biznes był bardziej etyczny, bardziej szanował prawa człowieka oraz dbał o środowisko. Natomiast myślę, że jeżeli te ceny w sklepach nadal będą tak niskie, to nadal osoby produkujące odzież w tych fabrykach nie będą zarabiały takich pieniędzy, żeby móc po prostu funkcjonować. Myślę, że w przyszłości przygotuję dla Was też taki właśnie filmik albo może artykuł na temat sieciówek, tego, co one robią dobrego dla środowiska, dla pracowników, gdzie jeszcze są miejsca do poprawy. Dajcie znać, czy chcielibyście taki filmik zobaczyć. I bardzo, bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmiku. Jak zawsze będę bardzo wdzięczna za wszelkie polubienia, za subskrypcje, no i oczywiście za komentarze. I do zobaczenia za tydzień albo za dwa. Cześć! Można kupić w sieci...